Znalazłem fugę. Łatwo ocenić, jaki będzie kolor fugi, nie patrząc na obrazki, bo czasami zazwyczaj przekłamują. Wysypać suchą mieszankę. Jak wyschnie, fuga będzie miała prawie identyczny kolor. Będzie delikatnie ciemniejsza. Taką fugę wybrałem. Co ty robisz? Płytki. Przed fugowaniem powinny być zwilżone delikatnie. Usunięty powinien być nalot. No, widać. Jakiś kurz. Fugi powinny być odkurzone. W fugach nie powinno być, nie może być woda. Jeżeli coś tam stoi, widać kałuże, no to absolutnie nie wolno fugować, bo fuga się nie chwyci. Raz, dwa, zmieni kolor. Trzy, nie będzie chciała schnąć, tym bardziej w przypadku gresu. Co jeszcze? Ja tutaj pokażę co innego. Ja pokażę, jak ja będę fugował w tym miejscu, w kanale. Trochę inaczej się to ma do fugowania w chałupie. Tam, gdzie powinna być, tak mi się wydaje, że powinna być jakość, a nie jakość wykonania. To zostaje bez zmian. Czyścimy fugi, jak gdzieś klej nalazł, drapiemy nożykiem. Też mam przygotowany zawsze w wiadrze nożyk. Skrobiemy. Im prędzej po klejeniu, tym lepiej, bo klej jest jeszcze do usunięcia. Jak wyschnie, na przykład w przypadku Geoflexa, czy tym bardziej plus 2 hydro, nie jesteśmy w stanie usunąć tego kleju bez uszkodzenia płytki po jakimś tam czasie, a tym bardziej po pełnym związaniu. Woda zarówno do mycia, jak i do fugi, czysta, zimna. Fugę oczywiście, tak samo jak klej do płytek, wsypuje się do wody, a nie najpierw sucha mieszanka, dopiero później woda. Duży błąd. Ja tutaj dla swoich potrzeb, żeby przyspieszyć robotę, fugę zrobię trochę gęściejszą niż powinna być. Tak samo nie do końca dobrze robię, biorąc wodę już jakąś brudną. I też myślę, że nie będzie mi się chciało czekać tych paru minut, żeby jeszcze raz przemieszać fugę. Powinienem odczekać. Po chwili mieszać drugi raz. Jeszcze. Taka już by się nadawała do normalnego fugowania. Powinna być delikatnie rzadsza, ale taka byłaby też ok. Ja tutaj, żeby nie czekać, tym bardziej w przypadku gresów, na płytkach glinianych ma się to też inaczej. Szybciej ona ciągnie. Gresy są nienasiąkliwe i trzeba, jak w przypadku tynku, wyczaić odpowiedni moment do... nagrywa to w ogóle? Czy pierdolę sam do siebie? Nagrywa niby.
jak w przypadku tynku. Po zafugowaniu trzeba wyczaić odpowiedni moment, kiedy można zmywać. Ja tutaj chcę zmywać od razu, dlatego też zrobiłem gęściejszą fugę. Wciskam fugę w dół i takim ruchem, chcąc, żeby, jeżeli byłaby tam jakaś szczelina, żeby ta fuga wlazła jakby pod płytkę w jedną i w drugą stronę. Nigdy nie robię w ten sposób, bo fuga nie będzie wciśnięta na całą głębokość, tak jak powinna być wciśnięta. I przy myciu potrafią powstawać kratery. Mam gdzieś materiał, może niedługo nagram. Nagram, zmontuję jakiś film. Mam nakręcony materiał z jakiejś tam fuchy kiedyś. Jak kleiłem łazienkę. Też zebrać fugę, nie zostawić nie wiadomo ile, nie robić czegoś takiego i iść dalej, nie ma to sensu. Co ty robisz? Najmniejszego zebrać na zero. Błędem moim jest też to, że jeżeli to byłaby płytka szkliwiona, gliniana, już by było mnóstwo rysek od takiego szorowania kielnią, szpachelką, czymś metalowym. Do tego jest taka gumowa, trapezowa paca i też jak jest duża powierzchnia, ale małymi płyteczkami, jakąś mozaiką, możemy tą stroną fugować, wtedy dojdzie szybciej. A jeżeli jest płytka powiedzmy 60 na 60, czy normalne tam 20 na 60, 20 na 50, jakikolwiek wymiar, zawsze fuguję tą wąską stroną. Zresztą widać, która strona jest zużyta. Te krawędzie są prawie nieużywane przeze mnie, a ta już jest prawie na okrągło. Mam kilka takich pacek. Taka sama sytuacja. Gumową packą powinienem to wciskać. Ja nie chciałem tutaj brudzić. No teraz już i tak jest brudna. Także fugować gumową packą albo nie wiem, jakimiś plastikowymi. Nie, no nie wiem. Ja tylko gumową bym fugował. Wiem, że tej płytce nic się nie stanie. To jest gres techniczny do warsztatów, nie wiem, jakieś hale. Także on jest dość wytrzymały. Przepraszam. Nie rysuje się tak łatwo. Mam to sprawdzone. Tu jest mała powierzchnia i wygodniej mi tutaj będzie zrobić kielnią. Prosta sprawa. Fuguję tak wszystkie i wracam, od razu będę mył. Nie będę czekał, żeby fuga związała. Łatwo to zobaczyć. Ona już się tu, jak jest zebrana na, prawie na zero z wierzchu płytki, robi się już odcień suchej fugi. Tak, tu zaraz pokażę na tym przypadku, jak będę kończył. Robi się tutaj na płytce nalot suchy i wystarczy palcem sprawdzić miejsce spoiny, czy zostawia brud na palcu, czy jeszcze się klei, czy już nie. Nie można też przesadzić, zbyt długo czekać, bo wtedy no, możemy nie domyć płytek.
I wtedy trzeba się ratować jakimś szopem czy innymi wynalazkami. Co dla płytek nie jest zbyt dobre. Fuguję wszystkie resztę i zaraz wracam. Mam zafugowane wszystko. Gąbka z dużymi porami, najlepiej mi się taką robi. Prawie że sucha, nie może tam nie wiadomo ile wody być. Im więcej wody przy myciu fugi, tym fuga traci swój kolor. Trzeba o tym pamiętać. Najlepiej w poprzek albo delikatnie po skosie, jeżeli byłyby resztę płytek tu doklejone, czy na prosto, czy w karo, po skosie fug. Ciągnąc prostopadle, równolegle z fugą, wymywamy z tej fugi spoiny, wymywamy z tej spoiny fugę. Jeżeli zrobimy to w poprzek, tej fugi nie wymyjemy, jeżeli to bardzo mało. Ja zostawiam w ten sposób, nic tu więcej nie będę głaskał, nic tu więcej nie będę czyścił. Jedno przeciągnięcie, im ramię dłuższe, to można wokół siebie robić, ale jedno pociągnięcie i mycie gąbki. Nie można teraz, no nie chce mi się, bo nie chce mi się. Gdybym teraz przeciągnął, zostawię smugi na płytkach. I musiałbym i tak jeszcze raz gąbkę myć i tak. Dlatego jedno pociągnięcie, jedno mycie. Dziurka. Widać? Czy jakiś brud? Ślepy nie widzę. W każdym razie, coś takiego się stało? Jakiś brud, farfocel. Zebrać, dołożyć takie pojedyncze miejsca. Jakby było fest, wiele dziur, no to coś jest nie tak z wpychaniem tej fugi, albo coś jest nie tak z fugą. Dobra, tą półkę mam umytą, nic tutaj więcej nie robię. Idę do kolejnych i w takim stanie to zostawiam, w takim stopniu pobrudzone. Jeżeli byłoby to gdzieś w chacie, zobaczyłbym. Podejrzewam, że też po... tylko tak. Kurwa, muszę pokazać gdzie indziej, bo tutaj mogę tłumaczyć. Ja nie jestem jakimś tam super mówcą i też nie wiem, czy przekazuję dokładnie to, co chcę powiedzieć. Muszę to kiedyś pokazać. Jeżeli ta fuga tutaj na licu płytki zaczęłaby schnąć, nie byłoby to takie proste do zmycia, że jedno pociągnięcie jest czyste. Wtedy trzeba najpierw na płasko, delikatnie, starając się nie wjeżdżać zbytnio na samą fugę, spoinę, ruchami kolistymi, zmyć nalot na płytce na wierzchu. Jak już płytki będą usmolone w ten sposób, wszystkie, takim nalotem brudnym, czyli na licu płytki już nie ma przyklejonej fugi, dopiero wtedy to co mówiłem, jedno moczenie, jeden ruch ręką i tak już wtedy zostawiamy. Zresztą myjemy jakąś dużą powierzchnię, myjemy, w pewnym momencie woda już jest taka gęsta, że zostawia smugi, od razu to widać. W tym momencie stop, wodę wylewamy, myjemy wiadro, nalewamy świeżej i kontynuujemy od miejsca, gdzie było dużo smug. Tak fuguje w przypadku podłogi. W przypadku fugowania ścian jest historia inna, ale tego nie wytłumaczę teraz, to pokażę na materiale.
Też chyba mam gdzieś nagrany nawet materiał z fugowania. Mam chyba jakąś jedną łazienkę nagraną. Muszę znaleźć filmiki i coś zmontować. A tymczasem tutaj się nic nie zmienia. Myję to w ten sposób. Jest to wystarczające dla mnie. Dobra, spadam. Na razie. Na szybkości podłączyłem pompę. Tu jest, tak jak mówiłem, podniesione. Najprawdopodobniej wykuję tutaj w ścianie bruzdę i zastosuję chyba tunel 120 na 60, taki jak do kuchni, żeby głęboko w ścianę nie ryć. I tam przy krokwiach u góry wyjmę ze ściany. Teraz na szybkości taki patent. Wlałem tam wodę po fugowaniu do studzienki i idę zobaczyć, jak to, czy to w ogóle ta gruszka się uniosła, czy załączyło pompę, no i czy ją wyłączy. Nie włączyło pompy. Dobra, może za mało wody. Zaraz wleję troszkę więcej. I zobaczymy. Za parę dni będę miał wyjazd. Nie będziemy tutaj na miejscu i nie będę nikogo fatygował, żeby tutaj wchodził wodę ręcznie wybierał. Zawór odwrotny, bo woda z całej rury wraca w dół. Dobra, przy jakim poziomie się załącza? Czy w ogóle się załącza? Jeszcze się nie załączyło. Kurwa, no boję się teraz przy tym prądzie, żeby mnie nie zabiło. Muszę jakoś inaczej tą gruszkę zamocować. Gdzieś u samego spodu pompy. Dobra, odpinam. Siubrokręt! Odpinam zasilanie
Zaraz wracam. Pokombinowałem tam opaską. No i co, i teraz się nie wyłączy. Kurwa, przebicie. Pierdolony. Jest dobrze, bo już nie wraca woda. Sobie tutaj bliżej wezmę. Wiedziałem, że będzie kopać. Kurwa, twoja mać. I znowu góra i dół. No próbuj, ale nie opadnie samo. Może i opadło. No i co? No i nic. Kurwa, twoja mać. No i nic. Jeżeli bym... Jeszcze jedna próba, co innego chcę zrobić. Jeżeli bym... Z tej strony puścił gruszkę. Ona nie opadnie. Nie opadnie sama. Nie ma tu miejsca na tyle. Co zrobić, kurwa?
To dobrze. Do tego jutro zawiozę, do Broskiego. Tu jest takie miejsce, w którym... No to chodzi niby. Zobaczymy pod wodą. Że nie mam tyle wody. No zobaczmy. No, nie pokazywałem, bo kamera była schowana, jak chciałem. Szkoda mi obudowy, osłony. Bo i tak już w jednym miejscu widziałem jakiś odprysk. Odcięcia jest. Tyle była za długa kratka. Skróciłem paskownik na końcu. Odciąłem. Teraz kminię, jak to przyspawać. Czy tylko tu po hefcie? Czy w tych miejscach powiedzieć otworki i pospawać otworowo? Chyba tak zrobię. Zaznaczę sobie gdzie. Jeszcze przymierzę. Czy nie będzie za długa? No troszkę będzie. Czyli tak jak pokazuję. Te dwa, nawet trzy. Są do podcięcia. Dobra. Przeszlifuję to, pokażę to dalej, będę robił. Dobra. W miejscu tych poprzeczek robię sobie ślad. Będę wiedział, w którą stronę, bo jest niesymetrycznie. Tu jest wąski, tu jest pełny. Dlatego będę wiedział, którędy ta maszyna jest do naprawy. To jest ta zagęszczarka, którą szlak trafił. Właściwie przez mój błąd. Poprzednio spalił się silnik, przerobiłem na flexa, na kątówkę. Ale nie dokładnie to zrobiłem. Kiedyś pokażę, co się stało. A teraz, gdzie jest wiertło? Gdzie jest wiertło? Tu jest za duży jubel. Tu jest wiertło. Tu jest wiertło. I tędy na oko po środku wale otwór. I tak wszystkie punkty. Oczywiście tu i po zewnętrznej nie będę teraz cisnął, bo tutaj jest niepodparte. Muszę to przesunąć sobie. Myślę, że tej wielkości otwory wystarczą.
Nie mam gazu w butli do migomatu. Będę to spawał elektrodą. Dobra, wracam po tą wywierconę. Po wierceniu, gwiertło przechodzi. Są zadziory do usunięcia. Można albo szlifierką, albo większym wiertłem. Delikatnie, żeby wiertło zebrało grat. Ustawiam, przyłapuję, przytrzymuję od środka, na zewnątrz będę hefał. Tutaj najprawdopodobniej też po jakimś szczepie dam. Zobaczę zresztą, jak to się będzie trzymało. Szykuję spawarkę, nie będę nagrywał, bo szkoda mi kamery.